witam serdecznie. Akurat ja przyjechałem z Politechniki Rzeszowskiej. Nazywam się Paweł Kuraś i będę troszeczkę opowiadał z różnych perspektyw. Mój jakby kolejny prelekcjer, tak powiem, z którym już sobie porozmawiałem, będzie miał też troszeczkę podobny temat, więc choćby można powiedzieć taki właśnie blok. Więc trochę przewrotnie zbudowałem w sumie tą prelekcję na takich przeciwieństwach, powiedziałbym, w sensie, co biznes generalnie uznaje za wadę, co uznaje za jakieś problemy. I być może też pokazać, że ma to tak naprawdę drugie dno, że potencjalnie właśnie w tych wadach można doszukać się zalet. Oczywiście ma tutaj pole do poprawy, też mówię to jako przedstawiciel oczywiście środowiska naukowego, ale generalnie cały ten model naukowy, tak, który uprawiamy i którym się trudnimy na co dzień, właśnie został stworzony po to też, żeby przynosić bezpośrednie korzyści dla gospodarki, dla przedsiębiorców. I teraz jeszcze zazwyczaj tego nie robię, jak coś mówię, nie mówię za dużo o sobie, ale myślę, że ten jakby background mój, jakie tło mam, żeby w ogóle o tym opowiadać, myślę, że warto wspomnieć. Tak, także na co dzień jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej, katedrze, która zajmuje się głównie technologiami sieciowymi. Opracowujemy teraz takie zagadnienia też związane z koncepcją internetu trzech rzeczy, czyli kolejnego kroku po internecie rzeczy, czyli koncepcji, że każda nasza aktywność będzie już przeniesiona bezpośrednio do internetu. I my oczywiście od strony technicznej staramy się dbać o to, o ten rozwój tego, żeby infrastruktura nadążała bezpośrednio za wszystkimi pomysłami z rynku. Zanim jakby rozpocząłem pracę naukową, spędziłem w zasadzie 6 lat jako projektant gier komputerowych w firmie Simplicity Games, gdzie jakby zrealizowaliśmy 40 projektów całkiem cenionych produktów na rynku. No oczywiście nie każdy był mega udany, ale bardzo dużo odniosło i ogólnopolski, i ogólnoświatowy sukces. I w trakcie tej pracy także jakby był ten styk na linii różnych projektów badawczych, tak? Więc także od strony tego, jak współpracowało się nam jeszcze jak byłem pracownikiem jakiejś organizacji, dostałem za zadanie na przykład porozumieć się z kimś z naszej uczelni partnerskiej, gdzie realizowaliśmy wspólnie projekt. Więc jakby to jest ta druga płaszczyzna. Już będąc na uczelni, oczywiście realizując różne projekty badawcze, tak w tej chwili są to choćby projekty takie jak CRINET, Critical Network, czyli rozwiązanie infrastruktury krytycznej, zapewnienia bezpieczeństwa sieci światłowodowej, która właśnie jest wbudowana w te elementy infrastruktury krytycznej. W tym przypadku skupiamy się na sieci gazociągowej, we współpracy z firmą Gaz System, a także operatorem światłowodowym Exatelem oraz oczywiście partnerem strategicznym tego, czyli Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ponieważ jest to realizowane w ramach projektu SHAPIR, czyli najważniejszych projektów właśnie o mierze krytycznej. Również realizujemy w tej chwili tutaj akurat na styku taką platformę RAPSTEAM, która ma zapewnić warunki do nauki dla wszystkich uczniów w województwie podkarpackim. Już jakby no nie będę wspominał o wszystkich projektach z przeszłości, które realizowaliśmy oczywiście z przemysłem, ale jeden z naszych projektów akurat okazał się na tyle rokujący, że został przekształcony w pierwszą naszą uczelnianą spółkę typu spin-off, gdzie jakby oprócz naszego udziału, tak jako zespołu naukowców, jako udziałowców, no z moją skromną osobą, jako tego człowieka, który za też nóg i pociąga jako prezes zarządu, no jest też właśnie udział kapitału uczelnianego, w sensie są też udziałowcem oczywiście poprzez naszą spółkę celową.
Więc mam nadzieję, że troszeczkę wydłużyłem to tło, ale chodzi o to, że z różnych perspektyw chciałbym na to spojrzeć. I chciałbym przedstawić na początku wszystkie obawy, które widzę potencjalnie już też po tych kilku latach pracy na uczelni, że w firmach się pojawiają, że przedsiębiorcy przede wszystkim tego się boją. I myślę, że ja sobie tylko akurat wyjątkowo na sekundkę usiądę. Mamy sobie takie trzy kategorie, czyli obawy, powiedziałbym, że organizacyjne, obawy procesowe i obawy jakby metodologiczne. Ja myślę, że to będzie też bardzo dobrze rozwinięte w kolejnej prelekcji. Oto jakby człowieka, który przede wszystkim jakby się tym zajmuje. Ja troszeczkę jestem jedną nogą w różnych miejscach. I jeżeli chodzi o te obawy organizacyjne, to pierwszą z nich są ci liczni interesariusze. Tak jakby firma, przystępując do współpracy potencjalnej z uczelnią, ma taką obawę, że nagle wokół tego projektu zostaną przydzielone role, których oni nie do końca rozumieją, o co mi chodzi. No, w projekcie na przykład realizowanym teraz wspólnie z Excelem, nagle jakby też mogłoby to być niezrozumiałe potencjalnie. Na szczęście tutaj mieliśmy wyrozumiałego partnera, ale pojawiali się też oprócz ludzi z naszego wydziału, tak, czyli z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pojawiali się ludzie choćby z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego. I jakby no, można by było zapytać właśnie, jeżeli chodzi o tą obawę, skąd w ogóle ci ludzie w projekcie, tak? Co oni mogą wnieść w ogóle do tego i dlaczego się znaleźli w takim, powiedzmy, naszym składzie badawczym. Na razie jakby troszeczkę skupię się tylko na tych obawach. Potem jakby tak mówiłem, że sobie trochę przygotowałem, jak to powiedzmy odbić te wszystkie wady na zalety. Drugą z takich obaw organizacyjnych, którą widzę, że najczęściej w sumie chyba firmy pytają, przystępując do jakiejś współpracy u nas bezpośrednio z uczelnią, szczególnie, że tutaj w odróżnieniu od następnego prelegenta, tutaj nasza jednostka, nasz CTT akurat działa wewnątrz i od razu zazwyczaj pojawia się też pytanie, no jak będą u nas realizowane kwestie związane z zamówieniami publicznymi, tak? Czy będzie konieczność organizowania przetargu, czy to będzie zwykłe zamówienie. No i bardzo często, no niestety, jesteśmy związani po prostu prawem i te zamówienia publiczne, te procedury przetargowe, no muszą zostać tak czy siak uruchomione. Więc to też jest jakby, widzę, jeden z dużych problemów. No i trzeci taki, powiedzmy trzeci filar tych problemów organizacyjnych, czyli ta duża biurokratyzacja, czyli firma już przystępując do nas ma taką obawę, że prosząc nas no, tak naprawdę o cokolwiek zostanie to rozwleczone tak przez szereg procedur, które trzeba spełnić. I tutaj jakby mówię też szczególnie, jeżeli my to tej firmie mówimy, tak, bo akurat tutaj już wcześniej może zdradzę, zanim przychodzę do tego działu tych rozwiązań, jak trochę temu zaradzić. Niekoniecznie jakby cały czas trzeba uświadamiać firmie, że po prostu to u nas tak działa, no wie pan, tutaj trzeba poczekać. No właśnie warto by było, żeby dla przedsiębiorcy też potencjalnie ta warstwa, która jakby ma swoje zalety, o których za chwilę opowiem, była troszeczkę niewidoczna, żeby oczywiście nie, że nie zdawał sobie z niej sprawy, tak, ale żeby nie odczuwał efektów tego, że to wszystko w tle się dzieje. A oczywiście w sferze publicznej troszeczkę dziać się musi. No tak sobie to skonstruowałem, że teraz sam nie rozumiem interfejsu, który stworzyłem. Mamy te obawy procesowe, tutaj drugą sekcję, czyli jest to właśnie ryzyko niepowodzenia wynikające jakby przede wszystkim z tego, jak działa nauka. Tak? No po prostu eksperyment może się nie powieść. I to też jakby jest często przedmiotem sporu już na etapie negocjacji pomiędzy uczelnią a potencjalnym partnerem biznesowym. No, że ze względu na to, jak działa nauka, no to uczelnia też
czasami nie chce na przykład zaakceptować potencjalnych kar umownych, które wynikają z tego, że projekt może się po prostu nie udać, a uczelnia twierdzi, że po prostu tak to działa i no, jest takie ryzyko, że może to w ten sposób wyglądać. Obawą procesową jest też ta powolność procesu, która, no, jak już mówiliśmy, wynika poniekąd pośrednio troszeczkę z dużej biurokratyzacji, ale powiedzmy, można to też rozszczepić na powolność samych procesów naukowych, tak? Nawet no, konkretne procedury, konkretne badania po prostu czasem są przewidziane na długi okres czasu, co czasem jest niezrozumiałe. Szczególnie też w kontekście konstrukcji niektórych programów badawczych, no, które po prostu wymagają tego, żeby podejście tutaj było naukowe, a nie biznesowe. Tak, no, choćby projekty ECN-u, w których jednak no, najczęściej tych partnerów biznesowych tak do końca nie ma, bo jest tam skupienie się na tej nauce. Obawy, trzecia kategoria tych obaw, czyli te obawy metodologiczne, czyli fakt, że przedsiębiorcy boją się, że dostaną przede wszystkim wiedzę teoretyczną, tak, dostaną przykładowo no, coś nowego, tak, ale które świetnie wygląda na papierze i jest tylko teoretyczne. I druga obawa, o której, która może być myślę troszeczkę unikalna, ale z którą ja się zetknąłem, wynika troszeczkę z tego, że przedsiębiorcy w lokalnym na przykład wymiarze często byli studentami tej uczelni. I jakby widząc na przykład w składzie badawczym, że pojawiają się studenci również, zaczynają sięgać troszeczkę pamięcią wstecz. I tak sobie myślą, czy przypadkiem na tych studentach nie spada w zasadzie cały ciężar tego projektu badawczego. No a co jest czasem przykro przyznać, no niektórzy potem tylko podpisują się pod tym wynikiem i jakby to jest obawa potem przedsiębiorców, którzy szczególnie właśnie akurat pracowali w tej samej uczelni, powiedzmy kojarzą niektóre nazwiska i wiedzą, jak niektórzy ludzie pracowali. I to jest taka obawa, której to, powiedzmy dość unikalna być może, której doświadczyłem, ale o której myślę, mogę powiedzieć, żeby jakby mieć też oczywiście coś unikalnego w swojej tutaj prelekcji. I jakby jak odbić tą piłeczkę, tak, w rozmowach, powiedzmy, negocjując. Bo to fakt, że oczywiście partnerzy biznesowi się pojawiają. Nie chcę mówić aż o takich oczywistościach, bo oczywiście, że potrafią się zjawić, bo też w głowach jest tak, że no, na uczelni można by było coś załatwić. Więc jeżeli pojawiają się właśnie te osoby o kompetencjach, które wydawało się czasami nie dotyczą wprost tego projektu badawczego, to myślę, że argumentem, który my możemy zastosować, tak, jako środowisko naukowe, jest to właśnie, że chcemy dostarczyć to również w innym podejściu, niż im się wydaje. Oczywiście po prostu spojrzenie na pewien problem z innej strony, tak, niż my jako choćby tak zwani na nas mówią, że jesteśmy bracia sieciowcy. Przede wszystkim właśnie zastanawiamy się, czy infrastruktura to uciągnie, staramy się robić testy obciążeniowe, staramy się stawiać sobie tą infrastrukturę wcześniej, a jakby zapraszając tutaj do współpracy ludzi, którzy no, w projekcie dotyczącym światłowodów, a pracując akurat u nas w katedrze lotniczej, wydawaliby się być ludźmi, nie wiem, doczepionymi tak jakby z grzeczności albo na zasadzie jakiejś przysługi. A okazało się, że po prostu ci ludzie również zauważyli już kiedyś w rozmowach, że borykają się z podobnymi problemami i można było ich doświadczenie w systemach łączności telekomunikacyjnych lotniczych wykorzystać akurat w tym projekcie, o czym akurat nasz zleceniodawca, no, który był akurat konsorcjum w tym przypadku, czy NCBR-u, jak Zatela i
i gaz systemu wiedzieć nie musiał. Także chodzi o takie uspokojenie tutaj tego naszego partnera. Mogę zadać pytanie? Oczywiście, bardzo proszę, od pana na szczególnie. Czy spotykacie się z obawami związanymi z rozmyciem odpowiedzialności prowadzenia procesu badawczego? No bo teraz nawiązując do tych światłowodów. Jest ktoś, kto robi reformę, jest ktoś, kto zaprojektował tę reformę, jest kierownik projektu, jest ktoś, kto projekt rozlicza. Jeżeli coś idzie nie tak, czy biznes mówi, komunikuje wam, do kogo ja mam się zwrócić? Bo zwracam się do człowieka, który projektował, mówi, to nie ja, ja tylko zaprojektowałem. Idzie do gościa, który wykonywał, mówi, to nie ja, ja tylko wykonałem na bazie projektu. Czy macie tego typu problemy? Znaczy, myślę, że one się pojawiają w głowach, one chyba nigdy nie są wprost wyrażane, ale tak, ja jako może człowiek troszeczkę niższy szczeblem bym powiedział, tak, na uczelni, gdyż jakby w świecie naukowym, no to walczę dopiero, żeby ten doktorat obronić już w przeciągu najbliższych 2 miesięcy, no to pojawia się to wewnętrzne troszeczkę, myślę, bardziej rozmycie odpowiedzialności, na zasadzie takiej, jakby to mówić. No sam przedsiębiorca zazwyczaj może dlatego, że mamy to trochę lepiej przećwiczone, staramy się go tym nie martwić, tak? Między sobą oczywiście mamy pewne spory, no do tego, kto był za co odpowiedzialny i też często w jaki sposób, powiedzmy, to osiągnął w rzeczywistości. Ale no myślę, że dla dobra, no to troszeczkę brzmi niedobrze to, co mówię, że dla dobra uczelni dobrze chyba takie problemy maskować na poziomie, żeby jest to chyba rola kierownika tradycyjnego projektu, który powinien działać jak menadżer i być od zapewniania przedsiębiorcy, że wszystko idzie dobrze, a nawet jak nie idzie dobrze, to przynajmniej informować go, że wie dlaczego, że wie, jakie się pojawiły problemy i wciąż, jeżeli mamy wszystkie te terminy rozpisane do przodu, jest to jak najbardziej realne do wykonania. No, oczywiście, że różnie z tym bywa, tak naprawdę czasami no, też moment zauważenia tego, kiedy już wnioskować o przedłużenie jakiegoś projektu, myślę, też jest istotne. No właśnie, jakby to moje kolejne pytanie, jeśli mogę. Jak wygląda współpraca wewnątrz uczelni pomiędzy osobą, która nadzoruje projekt formalnie, jakby odbudowuje ten projekt formalnie, a prowadzeniem rzeczywistym badań, czy odstępstwa, zagrożenie terminów są zgłaszane na bieżąco, czy raczej to jest tak, no mamy problem, trzeba będzie ratować sytuację, bo w zasadzie to jutro powinniśmy kończyć, a skończymy za chwilę. No ja mogę za siebie tylko mówić w zasadzie, chociaż to troszeczkę wiem, ale nie będę może sprzedawał kolegów, że to tak wygląda. No myślę, że wprowadzenie tych technik, których się używa też w przedsiębiorstwach, czyli regularnych, może nie daily, bo w środowisku uczelnianym nie jest to możliwe, moim zdaniem, żeby było codzienne daily tam po ustaniu, bo każdy ma różne harmonogramy swoich zajęć i tak dalej, no ale przynajmniej, żeby 2 razy w tygodniu status projektu urządzić, gdzie każdy odpowiedzialny za swoją działkę albo jakby no, informuje o przebiegu swoich prac, albo jakby korzystając ze swoich technik tego, jak bardzo jest w stanie estymować przyszłość, zapewnić, że wszystko idzie bardzo dobrze i dopóki mu się noga nie powinie, to jeszcze to jakoś ciągnąć. No, chciałbym powiedzieć, że tak się nie zdarza, tak? Ale oczywiście, że czasem tak bywa, że chce się troszeczkę jednak podkolorować rzeczywistość. No bardzo często to dotyczy osób, które wiadomo, że mają właśnie duży zakres obowiązków i to one najczęściej chcą zapewniać, że wszystko idzie w porządku. Chyba mówię trochę nawet o sobie, prawdopodobnie, że czasem po prostu czuję, że może akurat powinienem to mieć na teraz, ale będę to miał chyba w praktyce jutro, więc już dzisiaj mogę powiedzieć, że jest wszystko w porządku, możemy lecieć, możemy przynajmniej planować kolejne rzeczy. Teraz jakby kwestia drażliwa związana z zamówieniami publicznymi. Tutaj jakby
ciężko mi powiedzieć, jakby mogła być linia obrony, tak? Bo czasami no, jednak ten partner biznesowy tak, tak by coś sugerował, że no, pytanie, czy te zamówienia publiczne na przykład u was tak do końca działają, tak jak powinny, czy nie dałoby się tak tego jakoś troszeczkę tak zrobić, żeby było, było jakoś, żebym... Obawa tutaj jakby przedsiębiorcy jest taka, jak zazwyczaj przy zamówieniach publicznych, coś, co brzmi dość nieładnie, ale że ktoś się, jak to się mówi, wetnie w przetarg. Czyli ktoś, kto jakby wygrał no, cenę po prostu, bardzo często i nie jest potem w stanie zapewnić tej rzetelnej usługi, tak? No, stosując bardzo często ku temu oczywiście różne sztuczki związane choćby z udokumentowaniem tego, tak, że jest w stanie jakby podejść. No tutaj jakby możemy przedsiębiorcę zapewnić, myślę, do tego, że jesteśmy w stanie przygotować takie jakby takie zabezpieczenia w tych przetargach, żeby jakby wciąż zapewnić transparentność tego procesu, ale mieć też gwarancję, że jakby to tego zlecenia podejmą się tylko i wyłącznie no, podmioty, tak, które są w stanie temu sprostać. W sumie chętnie akurat bym wymienił się doświadczeniem. Jeżeli już tak w sumie prowadzimy praktycznie chyba wspólnie ten sam temat, to w tej kolejnej projekcji chętnie jeszcze sam bym posłuchał na ten temat. No, zazwyczaj właśnie staramy się, żeby w sposób zamówień publicznych pozyskać osoby przede wszystkim kompetentne i to samo można, myślę, w ten sam sposób zapewnić też przedsiębiorcę, który chce z nami współpracować, że no, nie jesteśmy w stanie naginać prawa, oczywiście nie jesteśmy w stanie tak przeprowadzić procedury przetargowej, żeby, no, jak to już będę chyba całkiem szczery, żeby pana kolega to wygrał, jak to się mówi, któremu pan ufa i pan wie, że on zrobił, bo inaczej przestaniecie chodzić do siebie na kawę. Pana kolega może nie wygra, tak? Ale jesteśmy w stanie to tak zrobić, żeby na pewno odbyło się w to sposób zapewniający, że wykonawca potem sprosta temu zadaniu i dostarczy coś, co będzie przydatne dla całego projektu. Duża biurokratyzacja. Tu jestem bardzo kontrowersyjny, myślę. Ja uważam, że to jest jedna z największych zalet uczelni. A już mówię z jakiej perspektywy. No, prowadząc projekt badawczy jeszcze w ramach uczelni, oczywiście pojawiało się coś takiego, że po prostu fajnie nam idzie projekt, ale coś tam tutaj nam blokuje rozmowy, no musimy się pytać wszystkich ludzi o to, czy możemy podjąć współpracę z jakimś partnerem, tak, bo tam formalnie zawsze gdzieś musi prorektor się podpisać na przykład do spraw współpracy z otoczeniem. No to pojawiła się idea, że w takim razie przekujmy nasz projekt w spółkę z Pino. To się ziściło, jak najbardziej. I okazało się, że zakładając spółkę Spino w sobie zaprzepaściliśmy de facto cały parasol ochronny, który teraz musimy budować od nowa. Jeżeli nie jesteśmy go w stanie zbudować pieniędzy, tak w sensie wykupić sobie odpowiednie usługi, no to część wszystkich procedur, które do tej pory działy się w jakiś sposób magicznie, powiedzmy automatycznie, bo o czymś się tam powiedzmy nie myślało, wysyłało się jakieś dokumenty do biura projektów, które tam po prostu odpowiednio rówczą pracą wszystko dopasowywało do odpowiednich skoroszytów i do odpowiednich rozliczeń. No a tutaj wszystko, jak to na młody startup przystało, spada na barki jego prezesa najczęściej, bo zarząd czeka na dobre wyniki. Więc tutaj mówię, że ten po prostu parasol jest bardzo pomocny w etapie tego właśnie, kiedy to jest projekt rozwojowy, kiedy to jest projekt badawczy, mając tą poduszkę bezpieczeństwa, że choćby nawet w razie porażki tego, mamy to doświadczenie, mamy ludzi, którzy, dla których to jest po prostu, mówię o na przykład pracownika administracyjnego, oni nie mają też związania emocjonalnego z tym projektem, dla nich to jest kolejny task, po prostu kolejne zadanie, które muszą odhaczyć. I z racji tego, że przerobili tego już troszeczkę w życiu, to po prostu i z naszym sobie poradzą. Będą szukać rozwiązań prawdopodobnie, żeby odpowiednio choćby uzasadnić, dlaczego projekt się nie powiódł, dlaczego jak jakby
jak odpowiednim instytucjom warto niektóre rzeczy tłumaczyć, ale także też po prostu jakie są formalne procedury tego, żeby z jakiejś takiej nawet małej porażki się odkopać, no albo też, żeby jakby projekty, które mają jakieś swoje szczytne ramy, po prostu sprawnie prowadzić. Przy czym sprawnie no, jest czasem kontrowersyjne oczywiście, ale kiedy coś idzie do przodu, jest lepsze niż gdy nie idzie wcale. Więc tutaj jakby choćby odłączenie się tak na chwilę na przykład, bo jest na to innych obowiązków od spółki, sprawia, że no, na przykład wszystkie problemy spółki potrafią tak gdzieś na chwilkę uciec i dopiero przywrócenie tej operacyjności w tą stronę sprawia, że tam się dalej sprawy toczą. Mówię oczywiście o takiej wczesnej fazie rozwoju. Rolę, myślę, sprawnego poganiacza w sprawie, jeżeli wejdziemy we współpracę z jakimś funduszem typu Venture Capital, który no, z tego jakiegoś tego mojego pobytu w środowisku startupowym, no, bardzo często ludzie, którzy się na tą współpracę decydują, owszem, dostają kapitał, no, ale też zaczyna to trochę wyglądać jak praca etatowa też z drugiej strony. Więc tutaj też warto się zastanowić, myślę, dlatego mam taki odskok, jak długo prowadzić jakiś projekt badawczy, jakiś projekt rozwojowy pod płaszczem uczelni, zanim zdecydujemy się go, czy jest on na tyle dojrzały, tak po prostu, żeby... Ja myślę z moich doświadczeń, że prawdopodobnie brakło nam jeszcze kilku miesięcy na przykład, żeby wciąż wtedy nie występować na... Raczej, żeby już zacząć występować samodzielnie. Szczególnie, że jakby no, zrobiliśmy sobie tak, że już się zachowywaliśmy jak firma bardzo długo, jeszcze pod skrzydłami uczelni. I być może tacy raczej pochłonięci, nie że zaślepieni, ale może rozmarzeni tą wizją tak, tego własnego biznesu, zapomnieliśmy, jak wiele dużo nam dała uczelnia tak naprawdę w tym wszystkim. W sensie, że no, ludzie nawet w administracji, tak, no, do których przychodziły różne newslettery na temat różnych wydarzeń, sami kojarzyli potem, że przecież jest tutaj taki projekt, sami nam dawali znać, że warto gdzieś pójść, tak, a i jakby ta wiedza też po prostu do nas wpływała. No, w momencie, gdy stało się to spółką, stało się jasne na uczelni, że de facto no, nie wolno się już tym zajmować tak naprawdę, nie? Może gdzieś pokątnie się coś człowiek dowie, ale oficjalnymi kanałami już przestało to tak płynąć jak do tej pory. Troszeczkę odleciałem, ale po prostu jestem kontrowersyjny i uważam, że na wczesnych etapach biurokratyzacja jest zaletą. Jak to przekazać też jakby potencjalnemu partnerowi? To już jest raczej zadanie potencjalnie, żeby jakoś to wytłumaczyć, bo to nie brzmi dobrze po prostu, że coś, co jest czasami no, jest duże, jest skomplikowane, może być lepsze niż potencjalnie prosta komunikacja. Tutaj ryzyko niepowodzenia i to, że no, trzeba po prostu uzmysłowić przedsiębiorcy, że to ryzyko niepowodzenia może sprawić na etapie no, projektu badawczego to po prostu, że nie wtopi większych pieniędzy potencjalnie, jeżeli projekt rozbije się jeszcze na tym etapie badawczym. I to jest, myślę, chyba proste odbicie piłeczki tutaj dla potencjalnego partnera biznesowego. Tu powolność tych procesów badawczych, no tutaj leży zadanie w zasadzie no, naszej działki naukowej, żeby to jakoś wytłumaczyć, dlaczego coś musi trwać tyle, a nie inaczej. Absolutnie myślę, najgorszym, co można by było powiedzieć, jest powiedziane właśnie, że trochę przestraszenie tak partnera, że to z tego powodu, że no, że tutaj jest tyle rzeczy, my jeszcze prowadzimy zajęcia, my jeszcze tutaj musimy ogarniać publikacje naukowe i to dlatego będzie to trwało wolno. No niestety spotkałem się czasem z taką argumentacją wobec przedsiębiorców, dlaczego na przykład no, estymujemy na 8 miesięcy i to akurat mojemu tam kierownikowi się wymknęło, także tak powiem, że powiedział no, troszeczkę wprost przedsiębiorcy, że nie będziemy tego traktować priorytetowo. I no, to nie jest raczej dobra reklama w sensie takim, że no, nie czuję się bezpiecznie w tym przedsiębiorstwie, że, no, że będzie to taki zapychacz antenowy. Nawet jeżeli to nie jest do końca prawda, tak? No,
bardzo często są to przecież najciekawsze rzeczy, z jakimi mamy do czynienia w naszej codziennej pracy i właśnie w zasadzie ten natłok obowiązku sprawia, że w sumie czeka się na tą chwilę, żeby właśnie się tym zająć, tak? No i sprzedanie tego właśnie natłokiem obowiązków myślę, że akurat nie jest najlepszym pomysłem. Lepiej po prostu no, wytężyć troszeczkę się bardziej i troszeczkę nawet poimprowizować, dlaczego coś musi trwać tyle, a nie inaczej. Tutaj tą teoretyczność badań to w sumie jeszcze przygotowując zaczynałem się myśleć, czy to umieszczać, ale jakby jeżeli w trakcie badań nam się wykluje jakaś ścieżka, na którą na przykład nam brakuje ewidentnie pieniędzy, na przykład o rząd wielkości, no to myślę, że tutaj, no nie powiem, ale chyba zależy trochę od mądrości przedsiębiorcy trochę, czy jest w stanie to zrozumieć. Czy jest w stanie to zrozumieć, że po prostu wykluła się jakaś idea, która może się przydać na przyszłość, albo na przykład może się przydać całkiem w niedalekiej przyszłości, tylko trzeba po prostu już zacząć myśleć o funduszach na ten projekt. Na razie rozpisany tylko na gruncie teoretycznym może się rozwinąć do czegoś wielkiego. Tutaj akurat chyba już troszeczkę mówiłem, jak to wygląda. To jest jakiś taki, może jakiś nasz element lokalny. Mam nadzieję, że tak nie ma. Ja na przykład sam osobiście bardzo wierzę w studentów, tak? W sensie to są naprawdę młodzi, zdolni, kreatywni ludzie. To są ludzie, którzy mimo, że nie ma dużej różnicy wieku między nami, tak? No, ciężko mi się to mówi w środowisku naukowym, że mam 28 lat tak naprawdę. To czasem zamyka jakby rozmowę, co też mnie trochę smuci, ale studenci są jeszcze młodsi. Już nawet przy tej małej różnicy wieku można zauważyć, że to podejście się zmienia, że są w stanie popatrzeć na problem z innej perspektywy. I tutaj jakby też jakby troska o to, żeby zapewnić przedsiębiorcę, zapewnić tego partnera biznesowego, że studenci właśnie są tym, co nadaje świeżości temu projektowi. Ale też przedsiębiorcom chodzi o to, żeby wiedzieli, że jednak doświadczeni ludzie na tym pracują, studenci wnoszą tą świeżość. Studenci nie są tą siłą roboczą, która ten projekt wykonuje, tylko studenci są właśnie po to, żeby zapewnić te nowe podejścia, te kreatywne podejścia. No bo studenci, bo przedsiębiorcy udając się do uczelni liczą na współpracę z doświadczonymi ludźmi, którzy właśnie doskonalili się w nauce, tworzyli po kolei swoją karierę naukową, doktorat, habilitację i tak dalej, po to właśnie, żeby doskonalić się w jakiejś działce i przedsiębiorca widzi szansę właśnie skorzystania z potencjału tego, że ktoś posiada tą ogromną wiedzę. Bardzo często też myśli, że no studentów to w zasadzie on sobie może zapewnić bezpośrednio do firmy, tak? Nie musi jeszcze jakby mieć do tego uczelni. I tutaj no, też jest kwestia tego, że można przekazać im, że ten projekt badawczy jest świetną okazją do tego, żeby potem sobie oczywiście zaprosić do opłacalnej, byle dobrze opłacalnej oczywiście współpracy. No i właśnie tutaj miałem ten tytuł na temat, że chodzi o to tworzenie pomostów. I tutaj myślę, że uczelnie no przede wszystkim powinny mieć w swojej strukturze, znaczy już nie wnikam oczywiście, jak to jest rozwiązywane w sposób prawny, formalny, ale powinny mieć tutaj kogoś takiego, kto no po prostu myśli jak przedsiębiorca i jest wystawiany de facto na pierwszy ogień rozmów, zanim dojdzie jakby do formułowania procesu badawczego. To jest oczywiste, dlatego powstawały centra transferu technologii na uczelniach, rozwiązywane oczywiście różnymi formami prawnymi. My akurat na przykład na Politechnice Rzeszowskiej chcemy ten koncept rozszerzyć, to się wiąże też z założeniami projektu Via Carpatia, który wszyscy doskonale znają oczywiście, bo jest głośnym tematem u nas na tych trzech uczelniach. A patrząc po agendzie, no wydawało mi się, że wszyscy prelegenci są w zasadzie z tych trzech uczelni. Więc ideą tego design factory, które może być też potencjalnie oczywiście częścią większej sieci, jest to właśnie, żeby
mieć ten pomost, tak, pomiędzy czymś, no, złożonym, to też jakby swego rodzaju korporacją, jaką jest uczelnia, która ma swoje procedury. Pomiędzy właśnie przedsiębiorcą a uczelnią powinna stać taka jednostka, której nazwa jest drugorzędna, ale która jakby gwarantuje już na pierwszym etapie, że ona te wszystkie zawiłe rzeczy, o których przedsiębiorca nie powinien myśleć, przedsiębiorca powinien no, przyjść, zapłacić i dostać usługę. I właśnie takie osoby z takim podejściem powinny stać na straży tego, żeby cały czas tak myśleć i żeby potem taki właśnie rozgłos na temat tego, że z tą konkretną uczelnią się świetnie współpracuje, bo idziesz tam, wiadomo jest jak jest, ale oni wszystkim się zajmą, bo wiedzą jak się w gąszczu przepisów też i wewnątrz uczelnianych i prawnych poruszać. Oczywiście też jakby dbanie o kompetencje biznesowe, odpowiedni język z tego, jak rozmawiamy z potencjalnymi partnerami, też jest ważne, no, na poziomie takim szkoleniowym. Oczywiście pracowników, wszystkie formy szkoleniowe, które mogą zapewnić lepszą komunikatywność, lepsze formy organizacji pracy. No niestety w wielu projektach badawczych zarządzanie przez chaos, zarządzanie przez, no nie powiem brzydko, jak to się tam nazywa w kuluarach, ale kto pracuje dłużej, to wie jak się na to mówi. No jeszcze myślę w 60-70% projektów niestety jest normą, ale cieszę się, że coraz więcej ludzi też wdraża te wcześniejsze techniki zarządzania projektami. Choćby nawet też po to, że potem jak współpracujemy z przedsiębiorcą i zapraszamy go do tego ekosystemu badań naukowych i on widzi, że my mamy tutaj, mamy kanbana z zadaniami, chociażby już takiego prostego, tak, i widzi, że konkretne taski są przydzielone do konkretnych ludzi, oni dołączyli do takiej naszej tablicy kanbanowej, nawet na jakimś prostym Trello, czy akurat, no, chyba standardem jest MS Teams na polskich uczelniach, więc tam też jest ta zakładka, nie tylko tworząc ten kanał, bo czasami tak naprawdę można wytworzyć bardzo duży chaos na kanale komunikacyjnym, tym Teamsowym, a wystarczy tylko jakby utworzyć tam zakładkę z zadaniami i otwiera się całkiem nowy świat możliwości. Tak naprawdę w kwestii tworzenia harmonogramów, postępu prac, tworzenia zadań i jest to jakaś przeciwwaga na takiego zarządzania przez chaos, wysyłania setki maili, które mają po 7, 8 albo 10 osób podpięte do siebie i czasem nie wiadomo, kogo jakiś wątek dotyczył i trzeba tego później szukać. To są drobnostki, oczywiście, ale jakby też dają dobrą reklamę, że potem poszukując tego partnera badawczego, przyjdziemy właśnie do nas, bo zostaniemy po prostu profesjonalnie obsłużeni. Nie wiem w zasadzie, ile już czasu mówię. Aczkolwiek bardzo liczę w takim razie na jeszcze wszelkie pytania. Czy jeszcze? Dziękuję. Proszę, przepraszam. Już późna pora się zrobiła. Jasne. Chyba nie pójdę pod mikrofon, ale pozwolę sobie nie zgodzić się z tym, co Pan napisał na slajdzie. Tak. Powiedział wprost, że duża biurokracja jest tylko zaletą. Nie zgadzam się z tym, dlatego że być może nie używam takich słów jak duża biurokracja. Dlatego, że w rozumieniu biznesu, czy to jest biznes startupowy, czy to są przedsiębiorcy, duża biurokracja to jest zawsze wada. To jest coś, co jest wadą i co jest na spotkaniach z biznesem podkreślane, że na uczelniach jest zbyt duża biurokracja. Ja myślę, że Pan miał na myśli wsparcie administracyjne, a duża biurokracja a wsparcie administracyjne to są dwie różne rzeczy. To może jest. Faktycznie źle to ująłem, tak? Chyba właśnie. Bardziej chodzi mi o to. O właśnie, ja wiem, o co Pan chodzi, bo Pan jest młodym naukowcem, ja jestem już troszkę starszym naukowcem, natomiast bardzo cenię sobie pomoc wobec tych ludzi, którzy pracują w administracji na różnych poziomach, czy to w dziale zamówień publicznych, czy to w dziale wsparcia takiego projektowego, rozliczeń projektów z funduszy europejskich, moja praca nie byłaby możliwa. Ja nie mam startupu, natomiast no, z tym biznesem jakby jestem absolutnie w stałych i bardzo zaawansowanych kontaktach.
I dlatego też uważam, że to wsparcie administracyjne jest dużą zaletą dla naukowca młodego albo dla startupu młodego na początku. Bo potem on się ogarni i będzie wszystko rozumiał, jak to się dzieje. Ja też pamiętam, jak człowiek zaczynał w ogóle badania, które mają pierwiastek komercjalizacyjny. Ja myślę, że każdy się z tym spotyka, że nagle z naukowca, ja jestem chemikiem, przypomnę, człowiek musi się stać ekonomistą, finansistą, musi doskonale wiedzieć, czym się różnią koszty pośrednie, bezpośrednie, jak należy planować budżet, co to są wynagrodzenia brutto, brutto i inne tego typu sprawy. Podczas to są ulubione wszystkich. Oczywiście, podczas gdy nikt z nas nigdy tego nie uczy. Zdobycie, tak, może nie tej wiedzy, ale takich know-how trwa kilka lat. I myślę, że na każdej z uczelni znajdzie się niewielka grupa takich ludzi, którzy za darmo chcieli poświęcić swój czas i się tego wyuczyć. I teraz są na poziomie takim, że bez problemu zdobywają granty, bo się tego nauczyli, bo chcieli. Ja przynajmniej tak ze swojego podwórka to obserwuję, bo te projekty dostają ciągle ci sami ludzie. Czasem jest taka sytuacja, że ludzie pytają, czemu ciągle ci sami ludzie, czemu inni nie piszą. No to oczywiście nie jest do mnie pytanie. Ja mam swoją teorię na ten temat, że albo ktoś chce się w to zaangażować za darmo, albo nie. Dlaczego ja podkreślam, że to jest za darmo? No też moje wieloletnie już doświadczenie jako naukowca piszącego projekty także wskazuje na to, że tutaj rozmawialiśmy z kolegami. Oczywiście te najbardziej prestiżowe granty, no to sytuacja jest prosta. Duże konsorcjum, firma konsultingowa, płaci się, firma pisze. Oczywiście sama esencja merytoryczna pochodzi od nas, jako od naukowców, natomiast nic innego mnie nie interesuje. Mnie nie interesuje analiza SWOT i tak dalej, nie muszę się na tym znać. To jest zadanie firmy. Natomiast na uczelniach jeszcze jest tak, że nawet w takich średnio wartościowych projektach to dalej jest odpowiedzialność naukowca danego. Więc no tutaj jest to duża nasza praca, a więc też i wiedza. Nie wiem, jak u Państwa na uczelni, ale u nas ta wiedza jest niewynagradzana. Czyli tak naprawdę ja piszę projekty po to, żebym ja miała pieniądze na badania, żebym ja mogła utrzymać mój zespół, ponieważ jeżeli to są osoby, które pracują na stanowiskach naukowych, nie naukowo-dydaktycznych, czyli naukowych albo techniczno-naukowych, to tylko i wyłącznie kasa z moich projektów spowoduje, że oni będą dalej pracowali. No bo nie ma studentów, to co oni tam robią? Jakby nie ma dotacji na nich. Więc to jest moja taka trochę psychiczna odpowiedzialność. I druga sprawa, to też chyba trochę się nie zgodzę z tym stwierdzeniem, studenci zamiast naukowców. Myślę, że to też tak proszę nie bardzo, dlatego że Pan oczywiście wyjaśnił, że studenci to młoda krew, że studenci bez ich nie promotorów, liderów nauki nie są w stanie nic, jak gdyby, oczywiście wymyślą, ale oni nie będą sami w stanie tej nauki poprowadzić, bo są za młodzi, nie mają jeszcze wystarczającego doświadczenia, więc w tych relacjach z biznesem bardzo ważne jest podkreślenie, że oto mamy tutaj lidera nauki, który ma swój zespół doktorantów, studentów, to są młodzi, kreatywni ludzie i jako zespół to wtedy przedstawianie tego tworu, jakim jest ten zespół z naukowcem, ze studentami, właśnie wtedy to ma sens. Czyli jak gdyby no nie, że tylko studenci, a tutaj naukowców nie ma. Tak chyba raczej nie. Znaczy nie do końca. To jest tak, że Pani powiedziała w sumie prawie to samo, co też jak powiedziałem. Tak, tu chodzi o rozwiewanie obaw tak naprawdę, tak? A to, co Pani powiedziała przy pierwszym pytaniu, to chyba muszę każdy się w 100% prawdopodobnie zgodzić, że też jakby to, co mi przychodzi na myśl, jak jestem młody, że jeszcze młodym człowiekiem, że wybraliśmy jedną z najtrudniejszych ścieżek życiowych prawdopodobnie, od czego nie każdy sobie zdaje do końca sprawę też i na świecie, bo oczywiście łatwo powiedzieć, że siedzisz sobie wygodnie na uczelni. Jest to jedna z większych igieł, jakie można być, szczególnie komuś ambitnemu. To jest bardzo niesprawiedliwe, bo myślę, że wszyscy naukowcy spotykają się z tym samym.
czyli tak naprawdę nienormowany czas pracy jako zaleta, co ja twierdzę jednak inaczej. I ta wielka odpowiedzialność, która spoczywa na barkach naukowców, za to, że oni mają być na tyle zorganizowani, na tyle kreatywni, muszą zrobić wszystko, co tylko po prostu się da, a oprócz tego organizować również swoje życie prywatne, nie zapominajmy o tym, jest jak gdyby wielką odpowiedzialnością i niewielu jednostkom udaje się tak naprawdę to wszystko na stopniu absolutnie mega zaawansowanym łączyć. Więc to tak, życzę powodzenia. Ja bardzo dziękuję, to chętnie z panią porozmawiam później jeszcze w takim razie. Mogę ja zadać chwilę? Jasne. Odnośnie tej administracji chciałem powiedzieć, bo nie jestem z Politechniki Lubelskiej i ogólnie my NCBR-owe 3 projekty zrobiliśmy, mniejszych około 10. Ta administracja jest niedoceniana. Jak ja zaczynałem 5 lat temu projekty robić, to czasami jedno zamówienie za 1000 zł, zamówienie czegoś takiego trwało miesiąc. Albo 3. A w tym momencie, kiedy jesteśmy zgrani z administracją, już na etapie pisania projektu, bo uświadomiono nas, bo my jako naukowcy, jak tutaj pani powiedziała, nie jesteśmy ekonomistami, nie znamy prawa zamówienia publicznych. Ale okazuje się, że jeżeli dobrze sobie poukładamy koszyki zakupowe, porozdzielamy wszystkie rzeczy, to możemy sobie porobić takie wytrychy, że jak mamy nagle jakieś pilne zakupy, coś nam się tak jak nam z elektroniki popsuje, to ja jestem w stanie w ciągu 3 dni od momentu złożenia zapotrzebowania jedną rzecz już u siebie mieć. Także to jest kwestia zgrania się z administracją. I można sobie radzić. Teraz współpracujemy z firmą Telefonica Kabel, która jest 12 firmą największą w Polsce. I u nich administracja, jak my mówimy, w jakim tempie jesteśmy w stanie zamówić, pani robił oczy. Jest taki stereotyp, który panuje, że no, w prywatnej firmie dzieje się to dużo szybciej. A prawda jest taka, że im większa firma, tym jest coraz gorzej. Jeżeli przeskakujemy tak jak wielkość Politechniki, to w firmach prywatnych też nie jest wcale aż tak dobrze. Oni też mają swoje wewnętrzne procedury, a nawet firmy zewnętrzne, jeżeli korzystają z dofinansowań, to też ich przetargi obowiązują, tak? Jeżeli mają publiczne pieniądze. Także jeżeli na Politechnikach, przynajmniej tak na Lubelskiej, dobrze żyjemy z administracją, tak to ujmę, jesteśmy poukładani, wszystko wiemy od początku do końca, w naszym przypadku to zajęło 5 lat, jesteśmy naprawdę zadowoleni z tej pracy z administracją i trzeba docenić klucz. Dlatego myślę, że dobrym argumentem dla przedsiębiorców, który chce przyjść z nami współpracę, jest powiedzieć, może dobrze żyjemy z administracją też. Ja jeszcze tylko dodam, a propos tego dobrego życia z administracją. To jest niedoceniona grupa ludzi bardzo często. To są specjaliści. Szczególnie w kwestii wynagrodzeń. Znaczy właśnie to tylko i wyłącznie w tej kwestii. Dlatego myślę, że warto zwracać uwagę naukowcom, warto ich zachęcać do tego, że jeżeli oni aplikują o jakiekolwiek pieniądze, czy horyzontowe, czy z NCBR-u, czy z jakichkolwiek innych funduszy innowacyjnych, jakichkolwiek, to jeżeli jest tylko taka możliwość w kosztach bezpośrednich projektu, żeby myśleć o tych ludziach, bo oni są tacy sami, jak my, to są nasi koledzy, którzy nas wspierają. Więc ja tak naprawdę, jeżeli nie widzę projektu, w którym są wynagrodzenia, to ja w ogóle takiego projektu nie piszę. Dlatego, że po pierwsze, ja na ludzi będę narzucała dodatkowe obowiązki za darmo i będę chciała, oczywiście ich bardzo lubię, że oni te rzeczy robili poza godzinami swojej pracy za darmo, więc bardzo ważne są dobre relacje z tymi ludźmi. Ale nie tylko dobre relacje tak towarzystwo na co dzień, tylko zwyczajnie, że wtedy, kiedy możemy, móc się po prostu odświeżyć na tą robotę. Czyli jednym słowem zaplanować wynagrodzenie nie tylko dla zespołu badawczego, naukowo-badawczego, technicznego naszego, tylko także dla administracji, dla tych kilku osób, które pomagają ci w projekcie. Ja wcześniej skończyłam taki duży projekt za ponad prawie 3 miliony złotych i tam była możliwość, żebym mogła po prostu mieć pieniądze na administrację. Więc nawet później tych ludzi, nawet zwyczajnie dziękuję za to, że oni dodatki dostawali. To było po prostu coś, ale niestety nie zawsze jest to możliwe. Ja też bardzo dziękuję, bo to bardzo dobrze uzupełniło całe wystąpienie, ale myślę, że jeszcze bardzo dobrze uzupełni
chyba kolejne wystąpienie, także ja już bardzo dziękuję i oddaję głos.